Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Małaśniński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat Witam państwa serdecznie, witam państwa z brodą, którą zapuściłem na cześć naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Jerzego Bralczyka. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Że znalazł pan wśród miliona zajęć, które rozrywają pana kraju i zagranicą. Nie liczyłem ich ostatnio, ale nieco zdziwiłem się, że pan to co ma na własnym podbródku nazywa brodą. Fakt, proszę państwa, to jest chyba rzecz nadużycie, e, e, jeśli porównać dostojność obu tych e, zjawisk. E, <grym> Barba non fecit philosophum, jak powiedziano, to nie broda czyli Tak jest i e, e, filozofa Habit nie czyni mnichem. Tak, to nie, to... Tak. Gdyby państwo nie wiedzieli, kim jest pan profesor Pralczyk, co wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne, to tłumaczę, że jest językoznawcą, profesorem nauk humanistycznych wieloletnim. Chyba od samego początku członkiem Rady Języka Polskiego, co oznacza, że wszystkie błędy, które ja popełnię, <laughs> będą natychmiast wyłapane przez pana profesora i surowo skarcone ja Ale mam... wewnętrznie. Wewnętrznie, no Wręcznie. to dobrze. Ja mam coś takiego, ponieważ jestem te... z wykształcenia teoretykiem teatru i filmu, że nie mogę oglądać tych przedstawień ani filmów bez zastanawiania się, gdzie jest cała maszyneria, gdzie są wszystkie teatralne i filmowe webechy, które sprawiają, że widzę to, co widzę i nie włączam się w intencje reżysera, nie śledzę tych emocji, które powinny. Czy pan też cierpi na taką przypadłość, że kiedy rozmawia pan z kimś, to nie może się pan uwolnić od konieczności analizy, od wyliczenia przysłówków i -y różnych innych rzeczy? Mówi się czasami, że nie należy w, zbyt bacznie <certains> wglądać w skład kiełbasy na przykład. No. Prawda? Bismarck mówił, że nie, nie należy się i polityki Z polityki. Polityki tak, i kiełbasy, tak. tak. I tak. I journée. Jak się robi jedną i drugą. To. Tak, gdyby to tak było, cała przyjemność używania języka byłaby Daleko, daleko poza mną. Nie, nie zastanawiam się przez cały czas, ale prawdą jest, że czasami rzucają mi się w uszy niektóre sformułowania bardziej oryginalne. Czasami oryginalność tych sformułowań bierze się z nadświadomości językowej mojego rozmówcy, a czasami z niedoświadomości, a rozróżnić a to częściej? nie zawsze można. Nie liczyłem ostatnio. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o niedoświadomość językową, to możemy być mistrzami. Czy to prawda, panie profesorze, że język polski jest wraz z jednym z dialektów chińszczyzny. No, trudno nazwać najtrudniejszy na świecie. Jeśli ktoś tak sądzi, to zapewne ma sporo satysfakcji z takiego sądu i nie odbierajmy mu tego. Prawda jest oczywiście inna. Samo mierzenie trudności nastręcza pewne trudności i nie bardzo wiem, jak można by to było ustalić. Wiem, że niektóre szczególności języka polskiego są trudno dostępne obcokrajowcom. Próbowałem swoim uczniom skandynawskim pokazać, Pokazać różnicę między aspektami, ale dla nich, jak się coś robi, to się zrobi, a u nas zupełnie nie. I dlatego tak często mówimy, będę szedł, a nie pójdę. Bo wiem, że będę szedł, a czy pójdę, tego nie wiem. Panie profesorze, jak często miewa pan zryty Beret? To zdarza mi się raczej rzadko, nawet jeśli wgłębię się w znaczenie tego. Niezbyt sympatycznego przyznam. No właśnie, ale profesor Andrzej Markowski, pański przyjaciel z prawdopodobnie. Z a nie z nie beretu, zapewne włączyłby do słownika poprawnej polszczyzny za kilka lat ten zwrot, tak jak zw włączył wszystkie. Niegdyś półinteligenckie zwroty, czy wyrazy, czy zdania do poprawnej płaszczyzny przy formie, która niegdyś była poprawna. Zrobił był napisek arch, co nie znaczy architektury, okay. ale po archaiczne. No może, ja się czuję niezwykle może, archaiczny, może czytając nie tamte nie, nie do wszystkich akurat. Obaj należeliśmy i chyba należymy nadal do liberalnego, liberalnej frakcji popularyzatorów, czy też języka, czy też poprawnościowców. Na więcej pozwalam niż niektórzy inni, puryści zwłaszcza. I wydaje się, że niektóre sformułowania mają przed sobą jeszcze długie życie, ale nie będziemy czasami ułatwiać tego życia i dlatego też w niektórych przypadkach węsząc okazjonalizm takich sformułowań, a okazjonalizm to takie, taki zwrot czy takie znaczenie słowa, które się owszem pojawiło, ale pewnie niedługo zniknie. My nie wiemy, co jest takim okazjonalizmem, a co wejdzie na trwałe. Na szczęście zresztą, bo to odebrałoby trochę naturalności językowi. Wprawdzie, kiedy zaangażuje się w to sztuczna inteligencja, to prawdopodobnie będziemy mogli przewidywać, nawet więcej sądząc oczywiście z przeszłości, jak będzie przyszłość języka wyglądać. Właśnie, a propos przewidywania, zaczęliśmy od przedaży, z której przeszliśmy do sprzedaży. a Potem, potem była wyprzedaż, tak. a teraz spodziewam się, że nastąpi wysprzedaż niebawem. I wysprzedano uchodzi już za formę akceptowalną. Tak, to jest, że, że przedrostki mogą się kumulować. Podobnie zresztą jak bywa z naszymi intensyfikatorami. Jeśli komuś nie wystarcza super, to dodaje super-hiper, a jeśli to za mało, to mega-super-ekstra-hiper. I to na początku jakiegoś słowa pokazuje, że to o czym mowa jest naprawdę mega, super, ekstra hiper. Ale jak to jest, panie profesorze? Czy to słownictwo powinno podążać za słownikami, czy słowniki za słownictwem? No są dwie szkoły oczywiście, jak zawsze. <grytanie> Czasem bywa ich więcej zresztą. I wydaje mi się, że. Od strony takiej formalnej, powinny słowniki odnotowywać, co już w języku jest. Niektóre odnotowywały także to, co się na chwilę pojawiło, jak słownik warszawski Karłowicza, Kryńskiego, Niedźwieckiego, gdzie tych słów jest no, ogromnie, ogromnie wiele, bo wystarczyło jakieś jedno odnotowanie i już słowo mamy. No, tak jest. Niektórzy mówią, że słowa wychodzą z języka. One nigdy nie wychodzą, zawsze zostają. To jest urządzenie, które działa tylko w jedną stronę, tak jak są takie furtki, prawda, że można wejść, a wyjść nie sposób. No i tak jest z językiem, bo słowo, które wejdzie, a jeszcze do tego zostanie odnotowane gdzieś w tekście, a jeszcze wybrane słowem roku albo <głodzieżowym> młodzieżowym czymś tam jeszcze. W takim Przecież razie poproszę się. pana o yy, przetłumaczenie. Zdania, które brzmi, daj. Ut i ja pobrusa, a ty pazivaj. No, nie jestem pewien, czy Bogusz tak właśnie się zwrócił do swojej grubej, niezdarnej polskiej żony, bo uchwał on właściwie był i Czechem był. To trochę przykre, że wzięliśmy sobie do pierwszego zdania Czecha. No, ale już to było niebezpieczne o tyle, że naprawdę pierwszym odnotowanym zdaniem było, go, że się nam stało pod Legnicą, i to było jeszcze gorsze. I dlatego też wzięliśmy tego dżentelmena z Czech który tę swoją grubą, jak powiedziałem, niezdarną Polkę wyzwolił od bruszenia. W 1270 roku, ale panie profesorze, właśnie pan powiedział, że się wchodzi. Słowa wchodzą, a nie wychodzą. A te weszły. Weszły i nie wyszły, bo brusić jako archaizm może i dzisiaj pojawić się w tekście, jeśli tego będziemy chcieli. Poczywaj jest w gruncie rzeczy obecnej do tej pory, a to, że ać jest dzisiaj mniej znany, a wtedy jeszcze ut było zapisywane, co kompletnie nam <coughs> może pomieszać w głowie. To wcale nie znaczy, że to ać jest już słowem martwym. Ono gdzieś tam jeszcze zipie w dalekich odchłaniach polszczyzny. No, ale czy współczesny Polak zrozumie. <grym> a to jest zupełnie inna sprawa. Jestem współczesnym Polakiem i nie rozumiem bardzo wielu współczesnych tekstów. Oczywiście, <grym> <grym> tak, to prawda. Biegajcie, biegajcie. Ci, którzy gorze uciekli, tak? show nam e, stało. Tak, no, tak, no to już właśnie. 200 lat później zostało zapisane. Zapisane, w rocznika, ale tak. wypowiedziane zdaje się nieco wcześniej. Nieco wcześniej, tak. tak. No i to były oba te teksty, były bardzo przykre nam. Bo albo to jakiś prowokator, może nawet na, na żołdzie tatarskim, krzyk, wzbudzał tę panikę słowami: Biegajcie, biegajcie, czyli uciekajcie. Może tam były wpływy tatarskie wtedy. Trzeba by zbadać. Prawdopodobnie na Ukrainie wpływy tatarskie, na Rusi generalnie, chciałem powiedzieć. Tak. No nie ale nie to było jakby... podlegnico. E... No, go... tak. Ale my mamy te słowniki od, 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 od wstrząsająco, chciałoby się powiedzieć, od niedawna. Pierwszy słownik języka polskiego napisał niejaki Samuel Bogumił-Lindyń. Szwed, proszę Państwa, w 1810 roku. Znakowity to słownik. Genialny zupełnie. No, ale wcześniej, w osiem stuleci rzekomo mówiliśmy po polsku. I Sam mam głowy? egzemplarz Knapiusza, który choć był słownikiem wielojęzycznym, to dawał czasami bardzo ładnie znaczenia polskich słów, nie tylko słów, ale też i połączeń. 620 rok, a przedtem jeszcze Męczyński był, który też wprawdzie nie był to jednojęzyczny słownik, ale jednak słownik. Także te słowniki wcześniej owszem trzeba bywały… Trzeba było szweda, znaczy, żeby nam pierwszy zwarty słownik języka polskiego napisał. Trzeba pierwszy ta niemca. Tak Przepraszam, Francuza, Pierre Statorius, zwany w Polsce Piotrem Statyńka. Stoińskim. Stojeńskim. Tak, w 1568 roku Francuz nam napisał gramatykę języka polskiego. No, znamy przykłady, że Polacy pisali gramatyki innych języków. Jakie? No na przykład, nie wiem, Kazimierz Polański napisał skład języka górnoużyckiego znakomitą, pani Zuzanna Topolińska zrobi, położyła wielkie zasługi dla języka macedońskiego, łącznie z opracowaniem gramatyki. I ta, to się także zdarzało, ale to pra Prawda, że może z zewnątrz taki językoznawca, a może nawet nie językoznawca, leksykograf, a może nawet nie leksykograf, który spotkał się z tą piękną naszą mową, postanowił ją oswoić i okiełznać. Tak jak Nikolaus Folkemar, kompendium Linguae Polonicae. No na przykład, na przykład. I nie mam im tego bynajmniej za złe, można oczywiście uważać, że Polacy sobie kogoś wzięli do tej roboty. Tak jak Bo do pracy prac intelektualnych brano też naszych starszych braci, braci w wierze. I tak to właśnie było. Każdy szlachcic bardzo często, on, no nie każdy oczywiście, ale uważał, że zajmowanie się takimi sprawami nie przystoi wysoko urodzonemu. Ile mamy słów w języku polskim, panie profesorze? Odpowiem rzetelnie, sporo. Yy, od 6 do 10 tysięcy według jednych źródeł. Nie jest to ograniczona słownik liczba. polańskiego ma 150 tysięcy haseł, ale tam nie się nie Nie jest to ograniczona liczba, ponieważ wszyscy wiemy, że jeżeli będziemy liczyli dostatecznie długo, to doliczymy się bardzo, bardzo wielu takich słów, których do tej pory nie spotykaliśmy. Ile słów używamy do komunikowania się z rodakami, a ile znamy? I... Człowiek lubi liczyć, mierzyć, a te miary wyrażać liczbami. Liczymy, ile stóp coś miało, albo łokci, albo ile korców było, i tak jest od początku. Wydaje nam się, że w ten sposób tę rzeczywistość oswoimy. Ile myśli w tej chwili przebiega przez pana umysł? Ile razy zdarzyło mi się mrugnąć w ciągu dnia? Jakże byłoby przyjemnie znać te wszystkie liczby? Otóż oddalam tego rodzaju pytania. W terminologii, a właściwie w terminologiach współczesnych, kiedy to wszystko, co istnieje, powinniśmy nazwać, bo inaczej nie zaistnieje dobrze. A dobrze może istnieć tylko w to, co jest wyróżnione nazwą. To my mamy pole nieograniczone do popisu. No, i niektórzy mówią, co prawda, że rzeczy, które, które nie są nazwane, jest więcej niż, tych, niż słów w języku, ale zawsze możemy wytworzyć jeszcze dodatkowe słowa. Leśmian, który no, w Polszczyźnie się zanurzył dość głęboko, że prawie już tam nic nie wystawało z niego, bo nieduży był, to tworzył te słowa na no tak sobie, ni stąd, ni zowąd. i myślę, że dzieci nawet to też tak potrafią, też tak sobie tworzą. Ile słów potrzeba do porozumiewania się? W systemie dwójkowym nasze porozumiewanie się także byłoby możliwe, gdybyśmy mieli tylko tak i nie, a może tylko tak, a milczenie byłoby zamiast nie. W systemie zero-jedynkowym Mogłoby być tylko jeden jakiś, mógłby być to jeden znak. Jak wiemy, mrugnięcie okiem mogło dać całą książkę. Prawda? Kiedy wyliczało się głoski i przy odpowiedniej autor mrugał. Wtedy trzeba było zapisać tę literę. Bodajże Motyli skafander, ten film oparty na tym właśnie przypadku powstało. I co? No, w gruncie rzeczy prosty system, prawda? Mieliśmy w PWST panią profesor od językoznawstwa z nienawidzoną, która kazała nam podliczać przysłówki u Gombrowicza, co my, skłonni myśleć emocjonalnie o literaturze, odrzucaliśmy jako, generalnie rzecz biorąc, poroniony pomysł. Pan liczy przysłówki, kiedy czyta pan Gąbrowicza czy kogokolwiek innego? Myślę, teraz w... dotyka pan ciekawej sprawy. Co nie znaczy, że poprzednie nie były ciekawe, także były ciekawe, ale dlatego, że zainspirowało mnie to do takiej oto myśli. Najpierw możemy cenić i chaos, czyli widzieć w, w sztuce na przykład, a może i w naturze, coś nie poddającego się generalnie klasyfikacji, która dla niektórych jest wyznacznikiem naukowości. Dla wielu nauka to jest klasyfikacja i definicja i koniec, prawda? No ale wyobraźmy sobie, że jest oto świat, który jest niezwykle złożony i nie poddaje się takim, takim tabelkom. Potem mamy okres, że te tabelki skłonni jesteśmy postrzegać jako, coś względnie nawet naturalnego, co pozwala nam rzeczywistość oswoić. Potem odrzucając te tabelki, myślimy nie, to kłamie, to, to nie jest prawdziwe. My tak naprawdę powinniśmy odrzucając te wszystkie liczby. Pan sam pytał mnie o to, ile słów. A czy to nie jest podobne do liczenia przysłówków? Zaraz. I to jest ten następny okres. A kolejny to jest ten, kiedy znajdujemy pewną absurdalną radość. Klasyfikowaniu. I ta radość, która, jak sądzę, nie była obca także Gąbrowiczowi, pełna właśnie groteskowość. Tego. I tak chciałbym, żeby ta pani, profesor językoznawczyni, która miała z państwem zajęcia, okazała się osobą pełną absurdalnego poczucia humoru. Nie, nie, nie miała zero. Umówiliśmy się z kolegami, że wejdziemy wszyscy, będziemy rżnęli głupa, dostaniemy wszyscy dwójki, a niech ona się potem tłumaczy. Wszedłem pierwszy, rżnęłem głupa, dostałem dwójkę, a moi koledzy mnie wystawili łotry i dostali trzy. Jak się rżnie takiego głupa? Odpada się głupio na pytania właśnie. To bardzo trudne musi być jednak. No, wymaga pewnego skupienia. No właśnie, bo nie wiem jak na przykład… Bo na mój wydział przyjmowano ludzi powyżej 140 IQ. Rozumiem. <grytanie> ale, ale, ale to chyba trudno odpowiedzieć, jest absurdalnie i głupio na pytanie, ile jest przysłówków na przykład w Bakakaju no. czy gdzie indziej. Okazało się, że ja potrafię, a koledzy nie umieli. No, taki był efekt. Panie profesorze, inne pytanie? Mam nadzieję również potraktuje pan jako ciekawe. Jak bardzo polski jest język polski? Z jakiego... Co jakiś czas trafiam na słowa, które według etymologów są rdzennie polskie, w tym znaczeniu, że w żadnym innym języku nie występują albo występują jako jawne zapożyczenie z polszczyzny. Na przykład, takim słowem podobno jest bocian, które to słowo nie bardzo wiadomo skąd się wzięło. Nawet niektórzy podejrzewają, że to jest ten, który bodzie siano, co wydaje się już dosyć absurdalne. Takich słów może być kilkanaście, może, a może kilkaset. Brykner twierdził, że nazwy ptaków na przykład, no, widę, są bardzo często rdzenne. Jeżeli, jeżeli bierzemy takie słowa jeszcze gwarowe jako polskie, to tych słów będzie znacznie więcej. A tak myślimy na ogół o słowach polskich, czy też jako o słowach polskich, o słowach, które mają rdzeń prasłowiański, który w jakiś sposób jest są podobne do innych języków słowiańskich. Zresztą to trudno powiedzieć, do jakiego stopnia woda jest polska, skoro ma historię jeszcze bardzo, bardzo dawną. Kiedy pisałem książkę o nazwach zwierząt, to niektóre, niektóre dziwne sprawy mi się przypominały, bo na przykład, dlaczego gęś we wszystkich niemal językach ma tych naszych indoeuropejskich powiedzmy, tych najbliższych, ma nazwę podobną, a kaczka w każdym inną. I to tak radykalnie inną. Zupełnie nie wiadomo, pan dlaczego się nawet słowiański zastanawia i tak się. Bo, bo mnie to bawi, bo no mnie tak, to tak. po prostu bawi, ale też interesuje. Zabawie coś interesującego powinno być. Czy zatem mamy uznać, że kaczka to owszem, polskie słowo, a gęś już nie? No, obie są, oba te słowa no, są polskie. Musielibyśmy dotknąć prain do europejskiego i kombinować tak, co tak, skąd. Tak, tak. tak, tak, tak. Ale, Ale to... myślę, że to są pytania, owszem, no, one są ciekawe. To tak jak ile można zrobić błędów w polszczyźnie na przykład, albo jakie błędy są najczęstsze. Takie pytania w internecie się dość często no właśnie, pojawiają. Na portalu polszczyzna.pl no jest wypisane, właśnie, Mamy, że co trzecie polskie słowo pochodzi z Łaciny, czyli e, mniej więcej 4,5 tysiąca słów. Ojcie, 2400 co? słów. Jak my to lubimy, e, prawda? Z niemieckiego jest wyszczególnionych tak. w słowniku niemieckich zapożyczeń. A ile węgierskich? Andrea de Vincenza tak. i Gerda tak. Hentschela. E, no, mamy troppo, prawda mamy z Włoskiego plus jeszcze e, mnóstwo innych fontanna, fraszka, skłonny, Gracja, impreza? Skłonny byłbym z sądzić mamy prawie tak, całe religijne. Tak. Skłonny byłbym sądzić, że jakkolwiek te pytania, a może nawet i odpowiedzi wydają się interesujące, to nie na tym polega badanie języka. Takie upraszczanie do liczb, do przewag, a czego jest więcej, a czego mniej wydaje mi się trochę uproszczeniem całej, nie wiem, podejścia do, do języka. Pytano mnie to czasami... To Pytano mnie czasami, czy Polacy dobrze mówią po polsku. Moją stałą odpowiedzią jest, pragnę pana, czy panią pocieszyć, najlepiej po polsku mówią Polacy. I tego się trzymaj. Znałem co najmniej dwóch cudzoziemców, którzy z Polską nie mieli nic wspólnego, którzy mówili lepiej Ach. niż świetni Polak. A, i A jak pan to powodu. odróżniał, że mówili lepiej niż Polacy? Na podstawie mojej, właśnie, wiedzy na temat języka polskiego. A, I tu bym Cię czekał. Jak można powiedzieć? No, gratuluję wobec tego. No Ona jest. Nie mała. No, I wszystko przeciętna, powiedziałbym. I wszystko no. zmierza do tego, co jest trudno, mierzalne, właśnie. Czyli do intuicji, do poczucia i może niech tam zostanie. Okej. Okay. E, wie pan. E... A dlaczego pan odpowiedział mi angielską formułą zgody? A, a czemu nie? Tak, to jeszcze dalej możemy pytaniami się przerzucać. E, e, no, Okej, okay, to... odpowiedział pan. Co interesuje mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, czy pan się rzeczywiście zgadza? I jeśli pan się zgadza, to dlaczego tak się pan zgadza, a nie inaczej? Ale to tylko mój taki indywidualna złośliwość. Uprzedzałem państwa na początku, że pan profesor będzie mnie przyłapywał na niezręcznościach językowych i bił po rękach, za co jestem panu niezmiernie wdzięczny. Nie jestem pewien, czy nie ma tu trochę hipokryzji, jednak. Ale jeżeli to odrobinka, panie profesorze, <laughs> mam nadzieję, że. Są ten... większe grzechy niż hipokryzja. Wziąłem sobie tę licencję, żeby. Wie pan, ile ma znaków najdłuższe Słowo Świata? Nie wiem, czy jest coś takiego jak najdłuższe jest, Słowo jest, Świata. Tak. To Biorąc jest chemiczna nazwa uwagę... tetyny, czyli włóknistego białka mięśni poprzecznie prążkowanych ukręgowców. To określenie liczy 189 919 liter i czyta się je średnio 3 godziny i 33 minuty. Jak pan widzi, można matematykę przyłożyć do. Ale nie podoba mi się tutaj ten stopień najwyższy. Ponieważ znów przypominam, że jeżeli będziemy dostatecznie długo liczyli, to dojdziemy do dłuższych słów, które będą oznaczały jakieś liczby, o których już teraz nie, nie wspomnę. Co pan sądzi o języku O-Kung? Dwa wykrzykniki w środku, czyli języku yy, Sekelele, który jest używany w Angolii i Namibii i wymaga yy, takich klaśnięć. Yy, Kliknięć i różnych takich, a jakby uderzeń w gardło, które bez użycia rąk, oczywiście e, e, się e, odbywają. znałem pewnego e, angielskiego e, magnata, który się stoczył, został fenomenalnym fotografem prasowym, który skończył języko z nas na, na Oksford i potrafił to robić. To było coś Wybitny polski afrykanista, profesor Roman Stopa już dawno nie Potrafił wzbudzać niezwykłe zainteresowanie, ale i rozbawienie w audytorium językoznawczym. Przyjeżdżał na wszystkie posiedzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zawsze miał referat jako ostatni. Te referaty nie bardzo pasowały do linii tematycznej, ale były niezwykle interesujące, ponieważ traktowały o zwyczajach ludów afrykańskich, Bantu i innych. I jego wdechy. Czym mlaśnięcia były klasyczne. To zresztą był uczony światowej sławy. Bardzo było to miłe, jeszcze z jednego powodu. Na początku mówił, że dyskusji po jego referacie nie będzie, ponieważ on jest kompletnie głuchy i nie słyszy nic zupełnie. I to uprzedzenie od razu wprawiało audytorium w dobry nastrój. No a potem zaczął, zaczynał produkować te właśnie, na przykład, które my. Które dla nas trudno są identyfikowalne z artykułowanymi dźwiękami. One były artykułowane u niego. On zresztą bardzo niepoprawne politycznie miał wnioski także już wtedy, ponieważ utrzymywał, że na przykład ma w sobie coś wspólnego z uderzaniem w wielu językach, ale także w okrzykach niektórych człekokształtnych. Tak właśnie możemy to odnaleźć jako znak agresji. Nawet w polskim kiju on skłonny był dostrzec pewien, pewną wspólnotę te pk, właśnie, które próbuje teraz nieudolnie naśladować. Nie, bardzo udolnie, panie prezesie, jestem pełen podziwu. Mam się dlatego, doceniają... dlatego to robiłem, żeby No właśnie. Tak, dla podziwu. <tusza> Proszę powiedzieć, pytanie z gatunku ja poważnych. Jak dla odmiany. pan ocenia… Tak, dla odmiany. Jak pan ocenia… Zdolności językowe, a raczej produkcję językową młodych studentów przychodzących na pierwsze lata studiów uniwersyteckich. Czy oni mówią poprawną polszczyzną, czy. Znów odpowiedź jest niemożliwa. Rzetelna odpowiedź, no poparta, inaczej, poparta ale... badaniami. Jak ja oceniam, już nie oceniam, od paru lat już nie mam do czynienia ze studentami w ogóle, a ze studentami pierwszego roku nie miałem do czynienia już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat, prowadząc seminaria i wykłady na starszych latach. Dostawałem już materiał nieco przetworzony, by tak brzydko powiedzieć. Zresztą nie pracowałem już od dawna na polonistyce, tylko na dziennikarstwie. Prowadziłem tam wykłady i seminaria z retoryki Poniósł pan klęskę, bardzo mi przykro. To relatywnie, bo być może byłoby jeszcze gorzej. A, A prawdopodobnie tak, tak. tak, no właśnie. Ja poza tym no, też ostrzegam ostrzegam przed takimi radykalnymi sądami, jak ten pański sprzed chwili, bo jest to akurat przykład, ja muszę, przykład muszę, języka dziennikarskiego. Muszę prowokować, panie czy też publicystycznego. bo jestem dziennikarzem. No i... właśnie. I to, co pan powiedział, doskonale pokazuje także tę wadę, którą pan tutaj przywołał. No, język dziennikarski ma swoje przywileje swoje wady i o, swoje o. zalety o, o, kto też te przywileje przyznaje czyżby związek dziennikarzy jakiś nie oczywiście że nie jako y, ludziom wysokiego zaufania przyznaje na przepraszam czego wysokiego zaufania tak to się mówi o kim y, o y, księżach policjantach strażakach i dziennikarzach tak na pewno a kto tak mówi? Czy nie dziennikarze przypadkiem, bo to oni ustalają nie, jak sondaże, jest? Sondaże, sondaże społeczne jest co Aha, roku. Prowadzone przez dziennikarzy. Klasyfikacja robiona? Nie, myślę, że to instytuty no, sondażowe w, w, w robią. W sondażach w rankingach zaufania, zasmucę pana, dziennikarze nie plasują się obok strażaków raczej. Nie, nie, plasują się dość wysoko. To, to od lat. Z naciskiem na dość. Dość wysoko. No, przez wiele lat pierwsze miejsce zajmowali księża, którzy dzisiaj spadli gdzieś na jakieś odwiedziny. Nie jestem miejsce. pewien, pierwsze ale chodzi miesiąc... Pan o XIX wiek prawdopodobnie. Nie, jak najbardziej XXI. Czy odbiegliśmy trochę od chowadu. Odbiegliśmy, prawda? więc powrócimy. Czy studiuje Pan młodzieżowe? Na pewno Pan studiuje młodzieżowe słowa roku. bo jest taki To jak brzmi pytanie? Przesłanką jest, że na pewno studiuje. To dobrze było Pytanie by, brzmi, dlaczego pan co to znaczy Essa? Co to znaczy baza? Co to znaczy gigaczat? Co to znaczy wyryw? Co to znaczy jesieniara? Co to jest odklejka, naura, ile, onuca, pokemon na Do 45 słowo, sekund. No. Każde słowo. Nie, nie, na wszystkie. No, na wszystkie to mogę powiedzieć, że to zależy z czym się coś kojarzy. Essa kojarzy się dzisiaj raczej dobrze. To jest coś w rodzaju dobrze, ale zneutralizowane pod względem kategorii gramatycznej, bo nie wiemy, czy to rzeczownik, czy czasownik. czy no, po włosku to znaczy ona. A po łacinie, esse to było być. No właśnie. A po niemiecku, eson to jest jest. O no, właśnie. I w wielu językach to jest słowo podstawowe, bardzo dobre. A w, w takim filmie Seksmisja Ewa Szykulska wymachując brzytwą krzyczała "Essa, ESA, sam jest twój wróg. Czyli pobudzała do aktywności. Takiej dość nawet Powróćmy do, do tych młodzieżowych słów roku, panie profesorze. Znaczy, jak bardzo... One wzbogacają język polski, a może go zubożają. Myślę, myślę, że jednym z, jedną z konsekwencji wybierania takiego słowa roku młodzieżowego jest to, że to słowo przestaje być młodzieżowym. I że. Zobaczymy, ale ja słowa Esa nie wypowiem nawet fizycznie przemuszanym. Chyba, że po bardzo, włosku. bardzo ciekawe to jest, bo pan powiedział, że nie wypowie pan słowa essa, A i pan musiał pan wypowiedzieć to słowo. No to jest jednak ten A... paradoks językowy. Jest tam bliski od bardzo dawna. Uprzedzałem państwa, że to nie będzie prosta, zwykła rozmowa, bo prowadzący tę rozmowę, czyli ja będę łojony co jakiś czas, ale zasłużenie. Zdradzi pan, które z współcześnie używanych słów drażni pana najbardziej? Znów ta to, to chęć znajdowania czegoś najbardziej, najmniej, Ale najczęściej, pana to najrzadziej bo to zakłamuje rzeczywistość. W tej chwili może mi się wydawać to, a za chwilę już Ależ zupełnie tak. co no innego. Pod wpływem właśnie. pytania mogę być, i mogę swoją myśl kierować w tę, albo w tamtą stronę. Nigdy nie będzie to rzetelne. A poza tym, jeżeli pyta pan o moje indywidualne upodobania, czy animozje, czy jakieś inne rzeczy, to one nie są miarodajne. Co z tego, że ja powiem, że coś mnie razi? No razi A, mnie, razi jest. mnie. Razi mnie na przykład yy, oszczędzanie, czy też nieużywanie mnie w celowniku. No razi mnie. No właśnie, wszystkie te. Yy rzeczowniki od czasownikowe czasowniki od rzeczownikowe coś przerażającego No to akurat I jeżeli do powstaje kanonii, rzeczownik od czasownika cieszyć się nam tylko wypada a jeśli czasownik od rzeczownika to radość nasza większą może jeszcze być Natomiast rażą mnie te podstawowe słowa które znikając zostawiają po sobie taką pustkę Już nikt nie powie dzisiaj mnie się to podoba tylko mi się to podoba i to mnie akurat nie odpowiada. Mnie się to nie podoba. Ale wiem, że przegram tutaj i że za chwilę, tak jak mię zniknęło z biernika, to i mnie z celownika zniknie. I już i tak po prostu będzie. Jest parę rzeczy. Dziennikarze, zwłaszcza radiowi, już nie powiedzą, że jest za 15 siódma, tylko 15 do siódmej. co najpierw muszę sobie przetłumaczyć. I wiele innych zwyczajów, które albo są przejęte z angielskiego. To ja na początku zdania, któremu sam uległem, i już nie mówię mnie na przykład, że myślę, tylko że ja myślę. I nie mówię, że byłem, tylko że ja byłem. Pan też tak mówi. Nie, I Mam każdy... nadziei, że się Ale uchroniłem no, od tego. Nie, niestety, niestety, to ja już przestaję być słyszami. Ja mam nadzieję. To jest tak. Tak to wchodzi łatwo w zdanie, że aż tego nie zauważamy. No ale cóż, no my powinniśmy to może nie tyle akceptować, czy afirmować, czy aprobować, ale w każdym razie zgadzać się na to, a nie z tym. Ja jestem w takim wieku. Yy... Przepraszam, jak pan powiedział? Ja jestem w takim wieku. Aha, no właśnie. Ciężka sprawa, proszę pana. Jestem w takim wieku, <laughs> panie profesorze, w którym. Siedzę i mam za złe. E, młodym ludziom, którzy moim zdaniem kaleczą język polski. Taki, jakiego mnie uczono. I za robienie błędów bito po łapach. To może zbyt radykalny akurat protest przeciwko. Nie co ja bardzo jestem wdzięczny tym, którzy mnie bili po łapach w fachu dziennikarskim, bo się nauczyłem czegoś. Tak się później czasem mówi. Myślę, że apelowanie do rozsądku, rozumu, dobrej woli daje jednak jakieś efekty. Skłonny byłbym nie bić po łapach za takie sprawy, a nawet nie wydrwiwać szczególnie. Co najwyżej uważnie słuchając, dawać do zrozumienia, że inne formy, bardziej standardowe, mogą lepiej spełniać te funkcje. Także że kiedy ja zwracałem moim młodszym kolegom. <laughs> Telewizji uwagę na to, że założenie to termin logiczno-matematyczny, a części bioru się wkłada. Miałem rację, czy to już byłem arch, zupełnie archaiczny. Założyć kompletnie czy wkładać to wszystko są słowa no z tego samego, powiedziałbym, z tej samej grupy. Jeżeli coś łożymy, to kładziemy, prawda? Bo to jest mniej więcej ten, to słowo, które no, odpowiada temu tej samej czynności. Bardziej są dziwne sformułowania, które na przykład wzięliśmy z niemieckiego, jak to zabawne postaw się w moim położeniu, które mnie od dawna już bawi, bo jak to się postawić, kiedy człowiek się kładzie jednocześnie. <laughs> ale, no, ale można i by i było dlatego być też w moich butach, czy w Twoich butach. Też można być. I dlatego też założenie, które tak się przyjęło, już no, do tego stopnia, że mało kto widzi w tym cokolwiek dziwnego, w świetle tego wszystkiego, to no, jest już do zaakceptowania. Tak z takich wychodzę założeń. Ale ja nie zrozumiałem, czy mam wkładać, czy zakładać. Ach, właśnie, to my w Namazowszu nie tylko nakładaliśmy i zakładaliśmy i wkładaliśmy i mieszaliśmy te wszystkie wkładania, zakładania i nakładania, co najwyżej rzadko ubierając buty czy kamizelki. Yy. Parę dni temu w Stalowej Woli pan premier Mateusz Morawiecki doradzał litościwie demokratycznej opozycji, by, cytuję, ubrała grubą kurtkę, bo wtedy ciosy kijami, które oberwie od zwolenników jego ugrupowania, będą mniej bolały. Zwłaszcza jeżeli ta kurtka będzie ubrana jakimiś kamizelkami, na przykład koloodpornymi albo czymś jeszcze, bo wtedy kurtka ubrana znaczy, na pewno znaczy, co będzie chroniła. Pana w tym... Yy, jeżeli w ogóle ubodło to, to nawoływanie do przemocy wobec opozycji demokratycznej, takie trącące bojówką faszystowską, czy błąd językowy, wyjątkowo ćwierci inteligencki z ust pana premiera? To, to, to rzeczywiście. Nie wiem co bardziej, ale kiedy na przykład przedstawiciel czołowy czy wódz opozycji mówi Mateusz, nie bądź bambikiem. Czy bardziej mnie razi ten, to podszywanie się pod młodzież przez Bambika? Ja sam kojarzyłem to z Jelonkiem Bambi raczej. Czy też zwracanie się do premiera Permateusz? I jedno i drugie mi się nie podoba, ale z różnych względów. Obyczajowo nie podoba mi się zwracanie się do premiera Permateusz, jakkolwiek no też nie, nie, nie przesadzam z nadmiernym szacunkiem. Panowie współpracowali że... i z pewnością są na tym. Z pewnością tak, ale on to wypowiadał nie, nie tak naprawdę do niego, bo gdyby się spotkali, mógłby być może tak powiedzieć, tylko chciał, żeby to w tej właśnie formie trochę, trochę zmniejszającej prestiż premierostwa. Ale gdyby powiedział, panie premierze, niech pan nie będzie Bambikiem, na przykład, to myślę, że to mogłoby dać lepszy nawet efekt przez pewne ironiczne zestawienie dwóch stylów. Uniknął pan niezwykle zgrabnie odpowiedzi na moje pytanie, ale ono dotyczyło, dotyczyło tego, co mnie, bardziej, co mnie bardziej. Ubierania kurtki i na do Co mnie bardziej razi? Czy tam, bardziej tam. mnie razi meritum, czy bardziej mnie razi forma? Ubolewam nad tym, że bardziej forma, ale ubolewam, ponieważ bardziej powinna mnie razić jednak treść. I tak siebie bym chętnie postrzegał jako ktoś, kto za tych wszystkich formuł językowych jednak dostrzega bardziej niebezpieczną treść. To prawda, 10 najczęstszych błędów językowych. Ho, ho. I znów wymienię. to samo, znów to samo, znów to samo, o czym mówiłem już, nie wiem, kilkakrotnie dzisiaj za dużo. Nie, nie. Żadnych takich. Odwołuję. Tak. W takim razie czy istnieją wszechczasy? Ach, wszechczasy i możemy sobie wyobrazić, jeżeli ktoś powie, wszechczasy. To może to być nowe słowo, które do czegoś się odnosi. I na pewno, kiedy Pan takie słowo usłyszy, to pewno myśl pan poweźmie tutaj, prawda? Że to jest coś takiego. Do końca nie możemy sprecyzować, co autor ma na myśli. Nie bardzo też wiemy, w którą stronę możemy zmierzać. Ale kto wie, może takie to, słowo mogłoby dość być. To precyzyjny termin oznaczający po prostu nieskończony czasu. Nie mamy lepszego. Także to jest precyzyjne ta nieskończoność, prawda? Podziwiam tę precyzję. No, jakoś ta nieskończoność funkcjonuje. Już sam, w naszym aparacie pojąciowym. Już Sam zaimek jakoś wskazuje na dość skąpo precyzję. Czy zauważył Pan, że kto im większym patriotą się głosi, tym. W gorszej Polszczyźnie to czyni? Nie jest to absolutna reguła i nie możemy z tego uczynić jakiejś zasady, jakiejś, co tutaj też ten nieokreślony zaimek, która by mogła nam w życiu pomóc. Mogę powiedzieć natomiast, że jeśli ktoś uważa, że ma tak wielką rację, że gramatyka mu w tym nie pomoże, to skłonny jest ją lekceważyć. Tak jak robi wielu charyzmatyków, choćby ksiądz, ojciec Tadeusz. Racje, które on przedstawia, tak są dla niego ważne, że na gramatykę zważyć, zważać nie musi. A propos, czy zechciałby pan wskazać, który z czołowych polityków, pańskim zdaniem, operuje najlepszą polszczyzną, a który z najgorszą? W pierwszej linii z tych z... niewątpliwie dobrze po polsku mówił, mówi i mam nadzieję, że jeszcze będzie mówił Aleksander Kwaśniewski. Zdecydowanie jest to polszczyzna i prosta, zrozumiała i trafna. Rozumiem te słowa tak, jak sądzę, że on by chciał, żebym je rozumiał. I buduję dobre zdania. I to wszystko jest. Mam, mam wrażenie, że jest to jeden z tych polityków, którzy myślą to, co mówią i mówią to, co myślą. W obie strony. To jest. Trudne, bo to jest raczej intuicyjne wrażenie. To nie jest takie coś. Janusz Kaczyński, który przez lata mówił, zwłaszcza kiedy był w opozycji, no, sprawiał wrażenie, że mówi do ludzi, których nie lekceważy. Czyli mówił długimi zdaniami, mówił dość I Ja nawet lubiłem go słuchać, no ale kiedy stał się demagogiem, no to wszystko razem to minęło. To, to mijają takie, takie dobre stany. To byli, było trochę ludzi dobrze mówiących. Tak samo jak byli, byli ludzie, którzy mówili koszmarnie, ale widać było, że się uczyłem. Chociażby Andrzej Leper. Pod koniec swojej politycznej kariery on już zaczął mówić dobrze po polsku. Wręcz. Także ludzie się zmieniają. I to jest tak, że od czasu do czasu spotykamy kogoś, kogo rad bylibyśmy, radzi bylibyśmy słuchać. Ale czy zawsze to jest tak, że chętnie słuchamy tych, którzy wysławiają się bardzo płynnie? Bo dwóch takich polityków jest, chociaż jeden zmarł, a drugi no, nie jest na pierwszej linii w tej chwili. Myślę tutaj o Ludwiku Dornie i o Marku Borowskim. I obu ich ceniłem jako polityków, Borowskiego ocenię cenię do tej pory. Ale ich mówienie było pełne takich e -e -m -e -m i, i innych jeszcze powstrzymywaczy, takich retardatorów językowych. Ale myśl tam była zacna i można było się do niej przywiązać. Rzadko się zgadzałem z Janem Marią Rokitą, ale akurat jego sposób wysławiania się może nie tyle budził podziw, co w każdym razie gdyby nie ta kaleciutka warstwa ironii, którą psuł to wszystko. Ale to było dosyć ciekawe. Nie wiem, Sienkiewicz, też Bartłomiej ma na imię bodajże, ile sobie przypominam, mówił nieźle, zepsuło mu się później trochę. Ja śledzę niektórych polityków, tak mówi o, tu będzie na pewno ciekawy, ciekawa propozycja językowa. Ale potem no, różnie się to okazuje. Szymon Hołownia, który ma znaczną łatwość mówienia, Wykorzystuje ją może nieco nadmiernie i płynność jego wypowiedzi no, nie zawsze pokazuje, że jest ta wypowiedź głęboka, bo to jest to płynięcie po powierzchni. A tu jest tak, że im głębiej, tym może trochę trudniej przebierać kończynami, ale może o coś bardziej chodzi. Są politycy, których słucham językowo z pewną przyjemnością. Niestety. Niektórzy z nich mówią w sposób dziwaczny, czasem enigmatyczny, czasem śmieszny. Myślę tu na przykład o Lechu Wałęsie, do którego mam ogromnie wiele sympatii wciąż, ale jego wypowiedzi niestety tej sympatii nie, nie, nie wzmagają. No, mógłbym na ten temat dużo opowiadać, bo co polityk, to ciekawa, ciekawa propozycja językowa, ale kiedy widzę wysunięte podbródki y, takich. Y, Patetycznych mówców, jak na przykład Andrzej Duda czy Mariusz Błaszczak, zwłaszcza w parze oni świetnie wyglądają, no to wtedy już czuję, że patos no, przekracza te granice dla mnie dobre, łatwe do zaakceptowania. No i tak to jest. Niektórych się lubi, niektórych mniej. To pozwolę sobie <laughs> wtrącić moją opinię. Kilkakrotnie zdarzyło mi się z Lechem Wałęsą. Siedzieć w dość nielicznym gronie, śmiało mógłbym powiedzieć, intelektualistów, czasami wybitnych artystów, czasami profesorów. On rzadko zabierał głos przy stole takim jak ten, niedużym stosunkowo, wśród współbiesiadników. Kiedy zabierał ten głos, to właśnie deklasował wszystkich swoich przedmówców. Tak. Mówił to w sposób i prawdopodobnie dość nieporadny językowo, natomiast zawartość tego, co mówił, była. No, po prostu znakomita. Zgadzam się, zgadzam się. No, pewien, pewien rodzaj takiej. No autoprezentacji, która w tej chwili u niego się zbyt często pojawia, może to wrażenie psuć. Ale jeśli mówi o sprawach y, innych niż on sam, jest do… Y, wciąż nawet dzisiaj tak, do… Tak, no niestety publicznie właśnie… Jeszcze mówi. jeden jeszcze jeden mówca, niezły zupełnie, to jest Donald Tusk. On jest a, niezłym mówcą, a może nawet dobrym mówcą. Dobrym. Tak. Ale, panie profesorze, tutaj dotknęliśmy dość istotnego zagadnienia, polegające na tym, że jak polityk może zrobić karierę? Polityk może zrobić karierę wyłącznie mówiąc. Jeżeli ktoś jest dobrym mówcą, prawdopodobnie będzie dobrym politykiem, a przynajmniej zrobi karierę w świecie polityki. Ach. A tutaj mamy do czynienia. Wspomniał pan Jarosława Kaczyńskiego, ze, ze światów wyciągnę. Mm. E, dziewczyny z opozycji La pasjonarię, Anny Nowak, która spisywała przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i tam nie było nic. To było dosłownie kilka zdań rozłożonych na 10 minut okrzyków. Ale które nie miały późniejszy, początku rozwinięcia późniejszy, końca. Późniejszy, późniejszy. Najpierw z czasów porozumienia centrum to były, miały jeszcze wypowiedzi, nie, wypowiedzi nie atrakcyjniejsze, ale to zostawmy. Można, można u I, każdego z i, nich znaleźć takich. Moje pytanie sporo, brzmiało, znaczy, to... jak ludzie, którzy bredzą, na przykład tak jak y, Donald Trump, y, czy wielu y, y, <słuch> ludzi ze skrajnej prawicy, którzy też bredzą może robić karierę bez zdolności artykulacji swoich myśli w sposób... Kwestia odbioru. Kwestia odbioru. Bardzo często zdarza się, że zwłaszcza rozgrzany tłum, czy też zwolennicy, grupa duża zwolenników, emocjonalnie już przekonanych, oczekujących tylko dobrych zdań, nie szuka zdań właśnie, ale słów. Albo też fraz. I te frazy, czy słowa Zastępują myśli. Wystarczy, że rozpoznają siebie w tych frazach, słowach, i od czasu do czasu polska, wolność, bezpieczeństwo i parę innych jeszcze słów zostanie wypowiedzianych i już wiadomo. Czy niektórym pomagają gesty, tak jak właśnie ten wysunięty podbródek i podniesiona głowa. Niektórym pomagają gesty typu, prawda? Te, takie czy takie, no w zależności od tego, czy się jest prezydentem czy premierem, ale. Czy papieżem. Czy Czy papieżem. Czy papieżem. No tak, I to no, jeszcze jest osobna zupełnie, tak? zupełnie sprawa, bo nie znam wprawdzie hiszpańskiego, ale kiedy słucham, patrzę na. Na Bergoglia, to wydaje mi się, że on mówi coś sensownego. Takie mam wrażenie. No ale to, to, to zostaw, bo to, tak. to jest wrażenie. Wywołać akceptację zwolenników jest stosunkowo łatwo. Czy analizował Trump, pan kiedykolwiek przemówienia Adolfa Hitlera? Tak, owszem, owszem. owszem. No i co? No, Krzyk, który dzisiaj byłby nie do przyjęcia, kompletnie. Ale, pusty. ale A, a Mussolini. A Mussolini? Mussolini. To jeszcze, a nie. Więcej to... zawierało to treści często niż Hitler. Jeszcze, ale no może, może nie. No, Mussolini był tak, dziennikarzem tak. całkiem niezłym w no, socjalistycznej nie, tak, tak. gazety Avant, no to były. Nie... Tak to było. Panie profesorze, w My Fair Lady to język i sposób wypowiadania słów był probierzem. Higgins, statut... Higgins potrafił rozpoznać wszystko statusu społecznego, czy w dzisiejszej Polsce jest podobnie, innymi słowy, po sposobie, by... Już nie. Już nie. <laughs> Wydaje się, że bardzo nam się to wszystko wyrównało. No owszem, jest świadoma kultywacja tych odmian języka, które niektórzy chcieliby nawet za języki osobne uznać, jak chociażby śląski, ale to roz... A pan jest przeciwny uznaniu Śląskiego za język? Odpowiem, odpowiem słowami jednego z moich mistrzów, czyli profesora pisarka, który mówi, że to najpiękniejsza, najstarsza polska bara. <laughs> czyli dialekt, ale piękny, czyli trzeba dowartościować, ale nie widzieć w tym osobnego języka. Jest to problem polityczny i mimo wszystko nie, nie, nie chciałbym, żeby. Tak, no bo pańskie tak. słowa ważą bardzo dużo, tak, ale czy nie ma takiej zasady, że jeżeli jakaś mniejszość chce znów, uznać znów swój sposób porozumiewania się za język? Mniejszość to... chce i to by wystarczyło? Mielibyśmy, a, mielibyśmy a coś bardzo to wiele. Języków. No nie złego no, byłoby. Oczywiście możemy powiedzieć, że Ochweśnicki to jest język, proszę bardzo. W końcu język handlarzy dewocjonaliami przedwojenny jeszcze w okolicach konina, w ślesinie powstały wcześniej. Oni mieli tam słownik całkiem bogaty już swój. No Można by próbować uznawać to, ale ale nawet nie miałbym nic przeciwko temu, jeśli ktoś by mówił nasz język. Skoro niektórzy za język uznali hmm, kod hmm, gwizdowy używany przez przemytników z Wysp Kanaryjskich, tego, tak. to pojęcie, czemu nie uznać? Języka, pojęcie języka jest bardzo pojemne. Jak no to, to są pojęcie. kody komunikacyjne, których brak w schemacie Jakobsona. I ten brak obniża trochę wartość samego schematu. Znów jesteśmy, <laughs> znów jesteśmy w świecie tabelek i definicji, prawda? No. no ale co w tym złego? Nie no złego nic, ale mógłbym powiedzieć, a niech sobie ten... Termin język pasuje do wszystkiego. I na przykład moglibyśmy uznać, że my tutaj rozmawiając jesteśmy zanurzeni w jakimś zupełnie specyficznym języku, innym, bo w dwóch miejscach użyliśmy innego trochę rozumienia jakiegoś słowa. Zostawmy to. To jest rzecz do uznania. Pan w... Jeżeli pan uzna na przykład, że ja jestem wzorem męskiej urody, to ja nie będę miał nic przeciwko temu, chociaż wiem, że będzie to zdanie odosobnione. Dam to panu na piśmie. To jest jeśli panu na tym zależy. No właśnie, ma... zostawmy to. Ale oczywiście, że my porozumiewamy się w dość specyficznym kodzie i nikt nie swój... będzie że używamy ma... kodu inteligenckiego tak zwanego. No. A już nawet, powiedzmy, języka, bo po co używać tu tego słowa kod, akurat wszystko dla naukowości zapewne, to już powiedzmy języka albo mowy, albo czegoś tam jeszcze innego. No niech tak każdy ma i swój, czyli swój sposób mówienia własny. Mamy familiolekty, socjolekty i tak dalej, i tak dalej. Ale oszczędność terminologiczna kazałaby mówić, że owszem, istnieje, Język, nie wiem, flamandzki, a, czy język, nie baskiński. No, baskiński, wiem, tak? już Bosko to najstarszy język, to jest język europejski, jak język, tak. tak. I, I przecież dopiero, nie wiem, kilka lat temu odkryto pewne Związki. Związki. z berberyjskim, a do tej pory uznawano, że, że to jest. i gruziński, Nie, z, z, z nie to są ludzie z Atlantydy, że to jest jedyna pozostałość, bo to jest język, który nie ma nic wspólnego z żadnym. Z sobą. Ewentualnie z dialektem Indian Algonkinów w Nowym Amsterdamie, czy na Manhattaniku, jak wówczas się nazywały tamte okolice. Ale to już jest temat, ta całkiem nie, Euskera, rozmowy. Tak, ta, nie, nie, nie. jest bardzo rozmowy. pasjonującym tematem i chętnie bym go pociągnął. Panie profesorze, czy yy, fakt, że Rzeczpospolita przestała być rzeczą pospolitą, a zaczęła być polską, yy, w związku z tym yy, ta różnorodność etniczna, religijna w dużej mierze zanikła. Chyba złożył bardzo bogactwo języka polskiego. Mieliśmy te wspaniałe, język zaśpiewy. Nie, język nie ubożeje, mowa może być uboga, ale nie język. A co do rzeczy niepospolitej, no cóż, rzeczywiście była ona multietniczna, wielonarodowa. Mnie się to bardzo by podobało i dzisiaj skłonni jesteśmy cenić to wszystko, co, daje nam, co dają nam kontakty, te, te miejsca zetknięcia jednego języka z drugim, jednego obyczaju z drugim, to Wydaje nam się bardzo płodne. Ale pan zapewne pamięta jeszcze ludzi tak jak ja, którzy mieli zaśpiew wileński, zaśpiew lwowski. Jakie to było cudowne. Ale już oczywiście. Ale eu językowe kiedy ja pierwszy raz dawałem moja do tobie, to wymagano jeszcze tego od aktorów. W taki właśnie sposób, w sposób naturalny i bardzo lubiłem słuchać jej. To było jolo, i y H, które zresztą przez jej córkę, a moją żonę. Sam się nauczyłem i teraz już piję raczej herbatę niż herbatę. Sam jestem dumny z siebie z tego właśnie powodu. To rzecz jasna, daje nam także jakieś taki, takie pole do identyfikacji do pokazania swojej specyficzności. Ale. Nie... Brak nie odpowiedzi na moje pytanie, czy, 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 czy to było zubożenie? Ale czy przecież to, to nie jest pytanie prawdziwe, prawda? No chyba jest. No właśnie, nie, chyba nie. Co to znaczy zubożenie? Zubożenie, no możemy powiedzieć, że im więcej, tym lepiej, ale dzięki temu, że znikły nam różne kupalnocki, to mamy na przykład walentynki. Pewnie, że może nam się to nie podobać. Może ja bym sam wolał, żeby nie Halloween, ale dzień zaduszny był charakterystyczny dla naszego przeżywania, obcowania ze zmarłymi. No, chciałbym tak, żeby było, ale to jedno z drugim się nie, niekoniecznie łączy. Pojawiają się inne zwyczaje. Na siłę wprowadzanie dawnych zwyczajów czy przypominanie no, przypomina jednak takie, taką reanimację poniekąd. I a nie kultywację, po prostu kultywację czegoś, co było bogactwem społeczeństwa. Weźmy przykład Czechów po 1620-1918. Właściwie język trzeba było niemal od początku, tak, serbo-chorwacki, bo tam a tak. potem brusić trzeba. A język było. To język w jest 70 język włoski, który nie istniał. Nie de facto istniemy, i do dzisiaj tak. de facto nie istnieje poza językiem telewizyjnym. Dopiero mass media w A Co z arabskim, co z chińskim. A, nie? z arabskim to. ho, ho. I zdaje się, że doszliśmy już do muru. Nie, bo jeszcze mam do pana dwa pytania. To jak proszę często mnie zdarzają zazać. się panu. Aha, jak e, często, tak? Dwa razy się dziennie. Panu. Błędy. błędy językowe. Tak, odpowiadam dwa razy dziennie, zawsze koło siódmej rano i później tak o tej porze mniej więcej, kiedy jestem zmęczony. Ale dlaczego nie chce pan mi odpowiedzieć poważnie? No bo nie no. można na to odpowiedzieć. Powiedział to nic... pan słowo mówienie zamiast mowa w czasie Nigdy naszej rozmowy. Tak, bo to jest normalny rzeczownik od czasownikowy, odmówić, mówić, mówienie, robić, robienie. Każda taka odpowiedź, jak często na przykład, będzie wymyślona i nierzetelna. Chyba nie ma nikogo, kto byłby świadom, jak często popełnia błędy. Nawiasem mówiąc, jeśli wie, że je popełnia, to nic to chyba już ich nie popełnia. No bo po co ma popełniać błędy? Tak, ale y, samopoczucie wielu Polaków y, bardzo się poprawi, kiedy usłyszą z pańskich ust tak i mnie się zdarza czasami. Jeżeli Panu na tym zależy, tak i mnie czasem się zdarzają A jak tak Nie jak często. Nie. Czy zdarza się panu? <grymne> tak. Czasami jednak zakląć sierczyście. Nie jestem pewien, czy to zaklęcie w moich ustach brzmiałoby. Siarczyście akurat. Chciałoby się być siarczystym, ale nie sądzę, żeby to się dobrze składało z moim usposobieniem. Siarczystość nie leży w mojej naturze. Natomiast owszem, zdarzało mi się użyć tego, co niektórzy uważają za przekleństwa, które są zwykłymi, podłymi bulgaryzmami. Nawiasem mówiąc, językowo też niejednokrotnie pięknymi. Zgadzam się. Co sprawiło, że zajął się pan językoznawstwem? Proszę wybaczyć pytanie, ale każdy dziennikarz zapewne by panu je zabrał. Miałem dlaczego? kilka na to odpowiedzi i już wszystkie zapomniałem. Miałem, wymyślałem sobie, jak to po raz pierwszy się stało. Nie było i takiego momentu, w którym Ops! To jeżeli, moja to droga było, życia. jeżeli to było, to nie miałem na tyle świadomości, żeby tak to właśnie spostrzec. Może było. Pewnie było, bo wszystko, jak to ktoś inteligentnie powiedział, każdy skutek ma przyczynę, choć… Ależ to byt określa świadomość, przecież uczyli Pana tego, czyli innymi I słowy… Nawet nauczyli, Ech. nawet nauczyli, tak właśnie jest. To byt, ten byt określił moją świadomość, ale nie wiem jak. Ile ma Pan wydań Pana Tadeusza? W nie liczyłem ostatnio, ale na pewno ponad 300. Nie, nie, nie wszystkie. Brakuje mi jeszcze tłumaczenia hiszpańskiego. A włoskie z infantryfantki no, znaczy panu nie, nie, jedno. Nie jedno. E, a ile podręczników dobrego zachowania? No, też nie liczyłem, ale znacznie mniej. Kilkadziesiąt zaledwie, ale są tam i, 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 i chyba nawet mam jedno osiemnastowieczne. To są ciekawe rzeczy. Chciałbym kiedyś mieć czas, żeby. Poczytać. A. Myślałem, że żeby policzyć. <śmiech> <śmiech> policzyć, a potem zaproponować Polakom, żeby postudiowali. One są <laughs> sprzeczne jeden z drugim często, a poza tym bardzo mi odpowiadają te przepisy dotyczące dobrego zachowania, które można znaleźć nawet we wspomnianym wcześniej przez nas w rozmowie prywatnej Cicerkum Tu Viva. O, tak, tak. No, tam też były różne przecudne makaronizmy, które pan zdaje się tropi i zwalcza. Nie, nie zwalczam. Mnie ja też, podobnie jak siarczystość, takie zwalczanie nie leży. No, moje zwalczył nadurze. pan moje ok? Ja nie zwalczyłem. Po prostu zwróciłem pan uwagę na to, czy chciałem się dowiedzieć, to było w pełni świadome. Bo to nie jest pełnoprawny zwrot polski już dzisiaj? Ależ jest. A czy ja coś mówię? <laughs> Jednak pan profesor mówi, proszę państwa, dziękuję. Nasz czas dobiegł końca. Czas dobiegł końca. Jakie Jakież jak to mocne stwierdzenie, prawda? Mocne stwierdzenie. Czas zwłaszcza, który że się kończy. Koledzy machają rękami, że mamy się ze studia wynosić powoli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Aragormanotropu, a przede wszystkim dziękuję najserdeczniej panu profesorowi. Dziękuję Jerzemu Wralczykowi. Za zaproszenie za wizytę w studio za. Dziękuję tym, którzy mnie obejrzą, a właściwie obejrzeli. Jak to wyrazić, ten czas przyszły, ten czas przyszły w przeszłości? Albo właśnie oglądają. Przeszły w przyszłości. No to jeżeli pan tego nie wie, to ja z całą pewnością tej <laughs> wątpliwości tutaj nie rozwiążę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Elegrama Non -Trophy.